Wyposażenie dywizji piechoty w samobieżne działa przeciwpancerne planowano w Niemczech już w połowie lat 30. Problem braku tego typu pojazdów zaczął narastać wraz z rozpoczęciem II wojny światowej. W 1940 Niemcy przygotowywały się do ataku na Francję, która dysponowała dużą liczbą czołgów. Ich pancerz był dużym problemem dla niemieckich dział przeciwpancernych, a w niektórych przypadkach niemieckie działa poza sławną 88 okazywały się bezużyteczne. Problem ten narastał, gdyż na świecie pancerz czołgów wzrastał. W tym czasie na stanie była duża liczba przestarzałych czołgów Panzer I, które były powoli wycofywane. Pod koniec 1939 w zakładach Alket opracowano prototyp niszczyciela czołgów na podwoziu PZKP VW1, wyposażonego w czeską armatę PBV wzór 38 o kalibrze 47 mm. Z czołgu usunięto wieżę i część kadłuba. Czechosłowacką armatę pozbawiono łoża dolnego, zredukowano tarczę ochronną, a lufę zamontowano na specjalnej podstawie. Próby pojazdu przebiegły szybko i sprawnie, a wóz trafił na wyposażenie jednostek w marcu 1940. Ochroną przedniej części kadłuba i boków zapewniał 13-mm pancerz. Przydział silnikowy i dno kadłuba chronione były jedynie przez 6-mm pancerz, który nie dawał skutecznej ochrony. Nadbudówka chroniąca obsługę działa miała początkowo 10-mm, a po modernizacji 14,5-mm pancerz. Załogę stanowiły 3 osoby. Za napęd odpowiadał silnik o mocy 100 koni, pozwalający osiągać prędkość 40 km na godzinę w drodze. Zasięg wynosił 140 km. Z działa strzelano początkowo dwoma rodzajami amunicji przeciwpancernej produkcji austriackiej i czechosłowackiej. Ten pierwszy przebijał 41,1 mm pancerz nachylony pod kątem 30 stopni z odległości 500 metrów, a drugi 47,7 mm pancerz z tej samej odległości. W 1940 opracowano nabój podkalibrowy z penetracją 99,5 mm pancerza ze 100 metrów i 59 z 500 metrów. Po przerwie w związku z zapotrzebowaniem wojska wznowiono produkcję niszczycieli. Wprowadzono w nich małe zmiany, m.in. przedłużono boczne ściany dla lepszej ochrony załogi. Podczas kampanii francuskiej, gdzie użyto nowych pojazdów, okazało się, że ich amunicja jest mało skuteczna przeciwko mocniej opancerzonym czołgom francuskim. Musiały one strzelać do nich z bliższej odległości lub atakować je z boków. Następnie w małej ilości użyto ich w Afryce Północnej, gdzie radziły sobie ze zmiennym szczęściem. Po ataku na Związek Radziecki prawie wszystkie Panzerjägery zostały skierowane do walki. Były w stanie bez większych problemów niszczyć rosyjskie czołgi oprócz KW-1 i T-34. Dopiero wprowadzenie większej ilości amunicji podkalibrowej pozwoliło na podjęcie jakiejkolwiek walki z tymi przeciwnikami. Pod koniec 1942 pozostałe w służbie pojazdy były powoli wycofywane i zastępowane przez nowe niszczyciele, a zachowane egzemplarze trafiały do szkolenia. Łącznie według najnowszych źródeł powstało około 380 Panzerjägerów. Pomimo słabej ochrony załogi i problemów technicznych były uważane za dość udane pojazdy. Masa bojowa wynosiła 6,4 tony, długość 4,41 m, szerokość 2,06 m, a wysokość 2,23 m. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli odcinek się spodobał, możesz zostawić łapkę i suba, a także napisać w komentarzu pomysł na kolejny odcinek.